Na co dzień korzystamy z liczb w zapisie dziesiętnym. Ale co to właściwie znaczy? Weźmy dla przykładu liczbę 1058. 1058. I żeby mieć pewność, że jest to zapis w systemie dziesiętnym, dajemy dziesiątkę w indeksie dolnym. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że mamy do czynienia z jednym tysiącem. 1000 to jest inaczej 10 do potęgi trzeciej, z zerową liczbą czy zerem setek, setka to jest 10 do potęgi drugiej, z pięcioma dziesiątkami, czyli 5 razy 10 do potęgi pierwszej, i z ośmioma jednościami, 8 razy 10 do potęgi zerowej. Nawiasem mówiąc, cokolwiek podniesione do potęgi zerowej to i tak jest 1. No więc y, dziesiątka w różnych potęgach pojawia nam się tutaj czterokrotnie. Raz, dwa, trzy i cztery. No i to wyraża poszczególne pozycje w tym pozycyjnym systemie dziesiętnym. Tu jest pozycja zarezerwowana dla jedności. Y, tutaj mamy dziesiątki. Tutaj są. Setki, a tutaj są tysiące. No i moglibyśmy to samo napisać tutaj. Tu jest miejsce jedności, dziesiątek, setek i tysięcy. I to jest to, jak na co dzień piszemy liczby, ale w komputerach jest pewien problem. To znaczy, w elektronice ciężko jest prowadzić zapis, jeżeli miałyby do tego zapisu służyć. Cyfry zakres od 0 do 9, bo to jest aż 10 różnych symboli. W komputerach mm, mamy zapis binarny z wykorzystaniem tylko dwóch symboli, zera i 1, dlatego że komputery, elektronika, tranzystory świetnie sobie radzą z rozpoznawaniem niskiego i wysokiego natężenia prądu, czy niskiego i wysokiego napięcia, a dużo gorzej z jakimś kontinuum. No więc korzystają z systemu binarnego. I jak taki system binarny działa? Bardzo podobnie jak system dziesiętny. Zobaczmy liczbę na przykład 1, 1, 0, 1 w systemie binarnym, czyli dwójkowym, a więc w indeksie dolnym piszę dwójkę. No i co to teraz oznacza? Jakie mamy pozycje? Tutaj mieliśmy w systemie dziesiętnym Tysiące, setki, dziesiątki i jedności, a może łatwiej od tyłu, jedności, dziesiątki, setki i tysiące, no bo w tę stronę się buduje te pozycje i dalej rozszerza. No to w przypadku systemu binarnego będą to tym razem jedności, dwójki, czwórki, ósemki. No i gdybyśmy szli dalej, szesnastki, trzydziestki, dwójki, sześćdziesiątki, czwórki. Czyli to nie będą potęgi dziesiątki, ale poszczególne. Potęgi dwójki. No i jak to zapisać? Jak to rozwinąć? To będzie 1 razy 2 do potęgi trzeciej plus 1 razy 2 do potęgi drugiej plus 0 razy 2 do potęgi pierwszej plus 1 razy 2 do potęgi zerowej. No i tu zauważmy, mamy też czterokrotnie, bo też jest liczba czterocyfrowa, potęgi, ale tym razem dwójki, bo podstawą tego systemu liczbowego binarnego jest oczywiście dwójka. No i 2 do zerowej to jest jedność, 2 do pierwszej to jest po prostu dwójka, 2 do drugiej to jest czwórka, 2 do trzeciej to jest ósemka. No, zatem po przemnożeniu 1 razy 8 plus 1 razy 4, plus 0 razy 2 plus 1 razy 1 czyli to będzie 8 plus 4 to będzie 12 plus 1 ostatecznie nasz wynik to jest 13 ale uwaga 13 w zapisie dziesiętnym no więc dokonaliśmy konwersji zmiany liczby zapisanej w systemie binarnym na liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym. Na marginesie skrótowo możemy zapisać, że 1, 1, 0, 1 binarnie to jest dokładnie tyle samo, równa się 13 w zapisie dziesiętnym. No i to jest sposób, w jaki zapisywane są liczby naturalne. No ale da się w ten sposób oczywiście zapisywać też liczby ułamkowe. No i doskonale z lekcji matematyki znacie na pewno zapis ułamków dziesiętnych. No ale żeby sobie za chwilę poradzić z ułamkami binarnymi, no to warto, żebyśmy sobie przypomnieli, na czym ten zapis polega. Weźmy dla przykładu liczbę 1 i 25 setnych. Oczywiście dziesiętnie. No to co to znaczy? To znaczy, że mamy 1 razy 10 do potęgi zerowej, czyli mamy jedną jedność, plus 2 razy 10, tutaj uwaga, ujemny wykładnik do minus pierwszej, plus 5 razy 10 do potęgi minus drugiej. No i teraz mamy trzy cyfry w naszej liczbie, no i dlatego dziesiątka w różnych potęgach pojawia się trzykrotnie. tu, tu. I tu, no i teraz co te poszczególne pozycje oznaczają? 10 do zerowej to jest oczywiście jedność. 10 do minus pierwszej. Do potęga ujemna to znaczy, że to jest odwrotność, czyli będziemy mieli jedną dziesiątą, bo 10 do pierwszej to jest 10, no i odwrotność to jest jedna dziesiąta, no a tutaj analogicznie będziemy mieli jedną setną. No więc teraz, jeżeli byśmy chcieli to wszystko rozpisać, no to dochodzimy do takiego wniosku, że jest to 1 razy 1 plus 2 razy 1 dziesiąta plus 5 razy 1 setna. No ale tutaj 2 razy 1 dziesiąta to jest tyle samo co 2 razy 10 setnych. I w takim razie dochodzimy do wniosku, że to jest 1 i 25 setnych. 1,25. No, czyli doszliśmy z powrotem do tego samego, od czego zaczynaliśmy. Tutaj mamy 1,25 dziesiętnie, no i tutaj jest 1,25 dziesiętnie, no to to nie jest żadna konwersja, tylko po prostu inny sposób zapisu tej samej liczby. No, ale jak? Zapisywać ułamki binarne. To były ułamki dziesiętne, rozwinięcia dziesiętne. Teraz zastanowimy się nad rozwinięciami binarnymi. Weźmy dla przykładu liczbę 1,01, 1, ale jest to ułamek binarny. No czemu to się równa? Analogicznie do poprzedniego przykładu będzie to 1 razy 2, to jest podstawa systemu liczbowego do zerowej, plus 0 razy 2 do minus pierwszej, plus 1 razy 2 do minus drugiej. No i teraz jak to rozwinąć? Dwójkę mamy trzy razy, bo liczba też jest trójcyfrowa. No i tutaj 2 do zerowej, cokolwiek do zerowej, to jest oczywiście 1. Odwrotność dwójki to jest po prostu połówka, to jest 1 druga. No i Odwrotność 2 do 2 no to będzie 1 czwarta. No więc tutaj poszczególne miejsca to nie są tak jak wyżej części dziesiątne i setne, tylko tutaj po przecinku mamy po kolei połówki i ćwiartki. No więc jak to zaczniemy rozpisywać? No to będzie 1 razy 1 plus 0 razy 1 druga plus 1 razy 1 czwarta, no i w takim razie to się będzie równało 1 i 1 czwarta, a więc to będzie 1 i dwadzieścia setnych dziesiętnie. No, zatem tutaj dokonaliśmy konwersji ostatecznie, czyli wyszliśmy od binarnej liczby 1,01, i skończyliśmy w liczbie 1,25, ale zapisanej w systemie 10. No i to jest ta sama liczba w tym miejscu i ta sama liczba w tym miejscu. Czyli tutaj doszliśmy do tego samego rozwiązania ostatecznie. Zatem widzicie, że w tym przypadku można tę samą liczbę z tą samą dokładnością przedstawić, zarówno jako ułamek binarny, jak i ułamek Dziesiętny. No i jest reguła, że każdy ułamek binarny można przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego. Ale w drugą stronę to już nie działa. To znaczy, są ułamki dziesiętne, które nie mają skończonych rozwinięć binarnych. Na przykład, są to ułamki okresowe. No i takie przykłady za chwilę Wam się postaram pokazać. Ale najpierw wykażmy to że każdy ułamek binarny da się przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego. Co to jest ułamek binarny? Ułamek binarny to jest taki ułamek, który w liczniku ma potęgę dwójki. No więc możemy go zapisać jako 1 przez 2 do x. No i taki ułamek jest przemnożony przez dowolną liczbę naturalną, czyli to będzie n razy 1 przez 2 do x. Tak jak mieliśmy połówki, to była 1 druga, czyli 2 do pierwszej, ćwiartki to było 1 przez 2 do drugiej, czyli 1 czwarta. No i to jest ułamek binarny, czyli możemy to zapisać równie dobrze jako n przez 2 do x. No i jak teraz z tego przejść na ułamek dziesiętny? No jakoś musi się znaleźć 10... Do x, bo łamki dziesiętne mają w mianowniku potęgi dziesiątki, czyli mamy tam części dziesiętne, setne, tysięczne. No a żeby to osiągnąć, to możemy po prostu licznik i mianownik pomnożyć przez 10 do x. 10 do x razy n w liczniku, a w mianowniku będzie 10 do x razy 2 do x. Licznik możemy rozłożyć na czynniki i to będzie 5. Do x razy 2 do x razy n w, licz w mianowniku 10 do x razy 2 do x. No i w ten sposób widzimy, że 2 do x się skraca. I ostatecznie dochodzimy do postaci po wyłączeniu n przed ułamek, że otrzymujemy 5 do x przez. 10 do x, a więc wyszliśmy na początku z postaci takiej ułamkowej, gdzie w mianowniku było 2 do x, czyli potęga dwójki, a skończyliśmy ostatecznie w postaci, która ma w mianowniku 10 do x. No i teraz, gdybyśmy chcieli jakiś ułamek binarny przetestować, czy to w ogóle działa, no to możemy wziąć ten przykład, który mieliśmy do tej pory, tylko zajmijmy się samą częścią ułamkową, czyli weźmy sobie jedną czwartą binarnie, czyli to będzie 0,01. Tak, to już wiemy, że to jest 1 czwarta, no czyli wiemy, że to jest 1 przez 2 do 2. No, stąd wynika, że w naszym konkretnym przypadku n jest równe 1, a x jest równe 2. No to teraz możemy skorzystać z tego wzoru, który wyprowadziliśmy, zrobić podstawienie. No i teraz na początku n to jest 1 razy. W liczniku będzie 5 do x, czyli to będzie 5 do drugiej, W mianowniku będzie 10 do drugiej. No i ta jedynka mnożenie to ona e, nic nie daje, możemy ją pominąć. Więc zostaje nam w liczniku 5 razy 5, to jest 25. No i podzielimy to przez 10 razy 10. E, to będzie 100. No więc mamy oczywistą wartość 0,25 oczywiście dziesiętnie. E, więc wykazaliśmy to algebraicznie, zrobiliśmy na przykładzie każdy ułamek binarny da się przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego. No, sprawa polega na tym, że po prostu jednym z czynników, e, na które się da rozłożyć dziesiątkę jest między innymi dwójka. No, tak samo dałoby się w piątkowym systemie tak? z piątkowego systemu zawsze przejść na system dziesiętny. To jest sprawa bardzo łatwa. Ale jak się okazuje, są takie ułamki i takie przykłady znacie ze szkoły, jak na przykład 1 trzecia, które w systemie ani dziesiętnym, ani w systemie binarnym zapisać się nie dadzą. 1 trzecia to doskonale wiecie, że to jest 0,3 i dalej 3 w okresie. Ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Jest to ułamek okresowy. Ale są takie e, ułamki, które jak na przykład 1 dziesiąta, które oczywiście mają skończone rozwinięcie dziesiętne, to będzie 0,1 dziesiętnie, ale binarnie są to ułamki okresowe. No bo co to będzie 1 dziesiąta binarnie? No to część yy, całości to będzie oczywiście 0. No i potem mamy połówki, no to połówka to jest więcej niż 1 dziesiąta, to to też musi być 0. Potem mamy ćwiartki. Czwartka to też jest więcej niż jedna dziesiąta, no więc tutaj musi być 0. Potem mamy części ósme, 1 ósma to dalej jest więcej oczywiście niż jedna dziesiąta, więc jest 0. No i potem mamy części szesnaste, no to stawiamy jedynkę, no bo to już jest mniej. Potem dodajemy część 32 drugą, no i stawiamy jedynkę, to będzie jedna 32 plus 1,16, czyli to będą dziesiętnie. To, co do tej pory tutaj utworzyłem, to ja może zaznaczę to na niebiesko klamerką, czyli to, co tutaj utworzyłem, to będzie 1,16 plus 1,32. No i to będzie równe w takim razie 3,32, czyli to dalej będzie troszeczkę mniej. To będzie mniejsze od tego, co próbujemy osiągnąć, czyli jednej dziesiątej, no bo jedna dziesiąta to jest oczywiście trzy. 30, tak? No więc dalej musimy to rozwinięcie binarne robić, no i okazuje się, że zaczniemy tak kombinować. No to potem musimy zostawić 0, bo dodalibyśmy za dużo 0, potem musimy dodać 1, 1, 0, 0. No i tak się okazuje, że to 1, 1, 0, 0 to jest po prostu okres takiego ułamka binarnego. No zatem raz jeszcze tutaj chcę Wam powiedzieć, że przejście z systemu binarnego Systemu dwójkowego w system dziesiętny to zawsze jest przejście bardzo łatwe, ale przejście z powrotem to jest czasami droga przez mękę, dlatego taką czerwoną przejście. Rywaną strzałką, aż droga mękę, przez mękę, dlatego że ułamki dziesiętne mogą mieć okresowe czy jakieś tam nieskończone rozwinięcia binarne. No i to warto sobie zapamiętać. Za pomocą systemów pozycyjnych, czy to binarnego, czy za pomocą dziesiętnego, wykonuje się stosunkowo łatwo arytmetykę. To znaczy w porównaniu na przykład z systemem rzymskim, który jest systemem adytywnym, tutaj dodawanie pod kreską, no to jest sprawa oczywista, nie trzeba wkuwać na pamięć tabliczki dodawania, jak to musieli robić starożytni Rzymianie, ale tego typu systemy pozycyjne mają też niestety swoje pewne wady. I jedną z takich wad jest to, że niektóre liczby, albo bardzo duże, albo bardzo małe, są dosyć trudne w tym systemie do zapisania. To znaczy, zajmują dużo miejsca i przestają być czytelne. Na przykład, jeżeli ja powiem po polsku, używając języka naturalnego, 125 milionów, to ja to mogę po prostu zapisać jako 125. No i potem mylny, my, 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 milionów. No, ale jeżeli ja to będę chciał rozwinąć do postaci takiej pełnej liczbowej, no to muszę zrobić 125. No i dalej, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. No i to jest o tyle czytelne, że widzę dwa, dwie grupy po trzy zera, a więc widzę od razu, że tych zer jest sześć. No ale gdybym nie użył tutaj e, tych odstępów, e, które e, zaznaczę na zielono, które się znajdują tutaj, no to, to byłoby trochę problematyczne, tak, odczytanie tej liczby. A nie każdy e, wydruk z komputera będzie takie odstępy zawierał. No i jak z tego impasu wyjść, jak to życie sobie troszeczkę ułatwić? No, no można zapisać to po prostu 125, zamiast milionów czy mylny, zapisać razy 10 do potęgi szóstej, no bo przecież 10 do szóstej no to jest dokładnie milion, tak? No to jest tak zwana notacja wykładnicza ale żeby tę notację wykładniczą zamienić na taką formalną liczbę zmiennoprzecinkową, jak to jest zapisywane w komputerze, no to jeszcze trzeba wykonać jedną operację. Trzeba przesunąć przecinek. No właśnie dlatego mówimy o liczbach zmiennoprzecinkowych. Tu powiecie, nie ma przecinka. No nie, no on jest. Tu jest przecinek. Dalej za tym przecinkiem stoi 0. Ja takie chude zero domaluję, bo mi się ledwo zmieści. No i teraz ten przecinek będę przesuwał w lewo. Będę przesuwał w tę stronę. Raz, dwa... No i kiedy ja coś robię z tym przecinkiem, no to odpowiednio muszę zmienić też wykładnik. No bo jak przesunę przecinek, no to ta liczba przez którą będę mnożył, jeżeli tutaj ta liczba się będzie zmniejszała, bo przesunę przecinek w lewo, no to ten wykładnik muszę tutaj zwiększyć. Czyli przechodzę z liczby, która była 1, 125 razy 10 do 6, na liczbę 1, 25 razy 10 do 8. Czyli mamy taką regułę. Jak przesuwamy w lewo w przecinek, no to wtedy wykładnik nam się zwiększa. Gdybyśmy to robili w drugą stronę, to wykładnik by nam się zmniejszał, no ale taki przykład będzie za chwilę. No i teraz to co się zmieniło, no to przede wszystkim ta część przed podniesioną do którejś potęgi podstawą systemu liczbowego. Ona została sprowadzona do postaci takiej, że zawiera się pomiędzy jednością, a właśnie podstawą tego systemu liczbowego, czyli tu zawiera się w przedziale między 1 a 10. Za chwilę się okaże, że to jest przedział jednostronnie i przedział jednostronnie domknięty. I ta operacja nazywa się inaczej normalizacja mantysy. Normalizacja. Czyli padają dosyć trudne słowa, ale za chwilę je sobie będziemy starali się wyjaśnić. Na razie zauważmy to, że nie tylko takie liczby, które są bardzo dużymi liczbami są dosyć uciążliwe do zapisu w, korzystając z takiego systemu pozycyjnego, ale małe liczby też. Bo weźmy dla przykładu taką liczbę. 0, raz, 2, 3, 4, 0 i 15. No i teraz zastanówcie się chwilę, jak tę liczbę nazwać. Co to jest za liczba? Ile ona wynosi? Tak w języku naturalnym. To jest 15 jakich części? jest 15 milionowych. To jest inaczej. 15 razy 10 do minus 6. No ale z tego zapisu pierwotnego, który zaznaczę na żółto, to odczytanie tego nie jest takie proste. Czemu? No jakoś jest taka tradycja, że. W tym zapisie 125 milionów, kiedy grupowałem 0 po 3, no to łatwo było wychwycić 6 zer. Tutaj trzeba było te 5 zer policzyć, no ale potem tak naprawdę liczby zaczynają się na tutaj 5, 6, miejscu po przecinku. No, chwilę się trzeba zastanowić. No, ale, ale uwaga, uwaga, nie skończyliśmy jeszcze, ponieważ musimy przesunąć przecinek, tak? Ten przecinek jest w tym miejscu. Tak jak poprzednio, czy tutaj jest przecinek 0, więc ja go muszę o jedno miejsce przesunąć. No i w ten sposób otrzymuję 1,5 razy 10 do minus 5. No bo jak przesuwam w lewo, to muszę wykładnik zwiększyć. Znowu doprowadziłem do normalizacji tak zwanej mantysy, no i w ten sposób mogę powiedzieć, że to nie jest 15 milionowych tylko to jest 1,5 100 tysięcznych no i teraz jak wiem, że 100 tysięcy ma 5 zer to mam do minus 5, no to wiesz, że to jest 1,5 100 tysięcznej, więc tego typu liczby zapisane w postaci notacji wykładniczej, czy formalnie już liczby zmiennoprzecinkowej są całkiem wygodne do odczytu, ale też są łatwiejsze do porównywania. Nie trzeba tych zer liczyć. Możemy odczytać, ile tych zer tutaj jest. No więc, jaka jest ogólnie formuła zapisu takiej liczby zmiennoprzecinkowej? No oczywiście taka liczba zmiennoprzecinkowa może mieć swój znak. Może to być liczba dodatnia, albo to może być liczba ujemna. No więc od tego znaku trzeba zacząć. Gdybym ja chciał znak dodać tutaj do mojej liczby 15 milionowych, no to bym go po prostu dopisał tutaj z przodu. Tutaj, nie musiałbym go dodać tutaj. No więc na początku takiej liczby stoi oczywiście znak. Potem jest mantysa, o której mówiliśmy normalizując ją. Następnie mnożymy mantysę przez podstawę systemu liczbowego. W tym przypadku to jest 10, bo cały czas się poruszamy w systemie liczbowym dziesiętnym. No i podnosimy to do jakiejś potęgi. No i to ten wykładnik nazywa się cechą. Zatem mamy tutaj mantysę, to jest mantysa. Mantysa. A to, co jest tutaj, ten wykładnik, to jest cecha. No i teraz mantysa M. Ona należy do pewnego podzbioru liczb rzeczywistych. Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy wielką literą R. Takiego podzbioru, że M jest większe, lub równe jedności i ostro mniejsze od 10. No, bo jeżeli niespełniona byłaby ta nierówność, no to musielibyśmy przecinek przesunąć albo w lewo, albo w prawo. Cecha, w, tak ogólnie, ona może należeć, czy należy, może być dowolną liczbą ze zbioru liczb, Całkowitych, który oznaczamy wielką literą Z. No, ale w praktyce, czy to w pamięci komputera, czy to na kartce papieru to bardziej jest ten przypadek, no bo korzystamy z systemu dziesiętnego. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda w systemie binarnym. Brakuje często miejsca. No i wtedy dla cechy i dla Mantysy, czy na ich zapis przeznaczamy określoną liczbę. Znaków, symboli. No, w tym przypadku cyfry, no i y, jakiegoś też znaku dla wykładnika. No, bo ja teraz mogę zrobić taki przykład, taki bardzo prosty, że dla zapisu cechy używam dwóch symboli. Używam tylko jednej y, cyfry i do tego dopisuję znak tej cyfry. Czyli tutaj będę miał jako wykładnik najmniejszy minus 9, a największy będę miał plus 9, a dla mantysy użyję tylko trzech cyfr. No, i nawet w tak oto prostym przypadku, gdzie w sumie będziemy używać oprócz podstawy systemu i tego znaku stojącego na początku liczby będziemy używali tylko poza tym pięciu dodatkowych symboli. No na razie się umówmy, że poruszamy się wyłącznie w liczbach dodatnich, więc tego znaku nie będziemy stawiać. To jest takie małe ograniczenie, małe uproszczenie. No i teraz jaka jest najmniejsza liczba dodatnia do zapisania w taki sposób? No to patrzymy, jaka może być najmniejsza mantysa. Mantysa należy do zbioru od 1 do 10, no więc ta najmniejsza mantysa to po prostu będzie 1. No ale ja mam użyć trzech cyfr, no to będzie 1,00 razy, tu się nie muszę nad niczym zastanawiać, 10. No i najmniejszy wykładnik, czyli znak ujemny, 1,9. No i to w języku naturalnym będzie po prostu 1miliardowa, no bo 10 do 9 no to jest miliard. I Minus oznacza odwrotność, czyli będzie 1 miliardowa, 1 miliardowa razy 1, a no to dalej jest po prostu 1 miliardowa. Ja to mógłbym sobie zapisać po prostu jako 1 przez miliard. No, jaka będzie największa liczba do zapisania w tym systemie? Jeżeli mam tylko tych 5 swobodnych znaków, no wiadomo, że ma być liczba dodatnia, no to y, zaczynam od czego? Od największej możliwej mantysy, tak? Ona musi być ostro nierówna, y, musi być mniejsza niż 10, no więc nie zostaje mi nic innego, tylko przecinek... 99 razy i znowu się nie muszę zastanawiać, bo tu idzie podstawa systemu liczbowego. 10 do której potęgi? 10 do potęgi 9, czyli plus 9. No i co to jest? 10 do 9 to jest miliard, a 9,99 to jest prawie 10. No to ja mogę zapisać tak trochę humorystycznie, nieprecyzyjnie, że to jest prawie. 10 miliardów. No ale ile to jest dokładnie? No to możemy e, oczywiście to określić troszeczkę dokładniej, e, używając e, takich no, już bardziej precyzyjnych słów. No że to jest 9,99 e, miliarda. No ale to, no, to może tak trochę niezręcznie. Możemy przesunąć przecinek, e, czyli zdenormalizować. Tęże mantysę, tak, żeby powstały nam liczby całkowite. Przesuwamy raz, dwa, trzy. No i w ten sposób otrzymujemy zapis, że jest to 9990 razy 10 do potęgi szóstej. No i z tego wychodzi nam, że jest to 9990 milionów, no bo 10 do szóstej to jest milion. No, ale z liczbami zmiennoprzecinkowymi jest pewien problem. Zauważcie, że gdybym ja chciał zapisać w tym systemie kiedy mam tylko trzy cyfry przeznaczone na mantysę. Taką oto liczbę 9994 razy 10 do 6. No to teraz podczas normalizacji Przesuwając przecinek, czyli odwracamy to, co przed chwilą zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy. No to mam w takim razie 9,994 razy 10 do potęgi już dziewiątej. No bo muszę też zmienić wykładnik. No ale uwaga bo myśmy się umówili przecież, że używamy tylko trzech cyfr, więc musimy zapomnieć o tej czwórce. Gdyby tam była jakaś wartość większa, no to mielibyśmy jeszcze kwestię zaokrąglania, ale to byłby kolejny problem, bo przy zaokrągleniu by nam chciało wyjść więcej niż, niż tutaj możemy wpisać. No ale ostatecznie otrzymujemy liczbę i tutaj uwaga 9000, znaczy 9,99 Raz 10 do potęgi 9, a więc to jest dokładnie ta sama liczba, ta, którą tutaj otrzymałem, co ta liczba, którą już widzieliśmy. Co to oznacza? Że ja nie otrzymałem dokładnie takiej wartości, jaką chciałem, ponieważ zgubiłem tą czwórkę. Ta czwórka to są 4 miliony, to jest 4 razy 10 do potęgi 6 i to, co zgubiłem, nazywamy niedomiarem. Niedomiar. I to jest fundamentalny problem liczb zmiennoprzecinkowych, że one mają ograniczoną precyzję, pod warunkiem, że na zapis cechy, na zapis mantysy mamy określoną liczbę cyfr. I to jest związane albo z tym, że chcemy mieć na papierze zwięzły zapis albo po prostu liczby przechowujemy w komputerze no i nie mamy odpowiednio dużo pamięci czy nie chcemy jej odpowiednio dużo rezerwować na przyszły zapis. Jak wyglądają liczby zmiennoprzecinkowe w systemie binarnym? Niewiele się zmienia tak naprawdę. To znaczy oczywiście taka liczba musi mieć swój znak, czyli znowu zaczynamy, że to będzie plus albo minus. Potem mamy mantysę razy 2, bo taka jest teraz podstawa systemu liczbowego, do potęgi c, czyli mamy mantysę i cechę. No i tak jak poprzednio, no to mantysa w systemie binarnym zawiera się, m należy, też do podzbioru liczb rzeczywistych, budowanego na tej samej zasadzie, że mantysa musi być Mniejsza bądź równa jedności, ale musi być ostro mniejsza od podstawy systemu liczbowego. Tutaj w systemie dziesiętnym była dziesiątka, tutaj jest dwójka. No a cecha, którą mamy tutaj, no to oczywiście cecha po prostu należy do zbioru liczb całkowitych. No ale tak jak na kartce sobie daliśmy takie sztuczne ograniczenie do tych pięciu różnych symboli. No to w komputerze mamy ograniczenie co do liczby bitów. No i liczby zmiennoprzecinkowe w komputerze są kodowane za pomocą 32 bitów. 32 bity służą do zapisu całej takiej liczby. No i jak te bity są rozłożone pomiędzy poszczególne elementy. 1 bit służy do zakodowania znaku, 23 bity. Służą do zakodowania mantysy, a 8 bitów służy do zakodowania cech. No i teraz to już mogliście zauważyć: że im więcej bitów dla cechy, tym mamy większy zakres liczb. Możemy coraz mniejsze, coraz większe liczby otrzymywać, a im większa jest mantysa, tym jest większa precyzja zapisu. Mamy mniejszy niedomiar. Podczas kodowania. No, zobaczmy, jak wygląda ten zakres, jak wygląda ta precyzja. No to na początku znak to jest sprawa bardzo prosta. Jeżeli na znak mam przeznaczony tylko jeden bit, to jeżeli ten bit jest ustawiony na zero, jego wartość domyślna, no to znak tej liczby jest po prostu dodatni. Jeżeli ten bit jest ustawiony na 1, no to mam znak przeciwny, to jest oczywiście znak ujemny. Trochę bardziej skomplikowana jest sprawa z mantysą, na którą zarezerwowane jest 23 bity. 23 bity. No i co to oznacza, że mamy w zakresie pomiędzy 1 a 2 2 do 23 możliwości. Musimy podzielić, czy wskazać, może lepiej tak powiedzieć, na tym odcinku liczbowym, 2 do 23 punktów. No i oczywiście musimy te punkty równiutko ustawić. I wychodzi z tego, czy może bardziej elegancko powiedzieć, wynika, że w takim razie mantysa będzie przyjmowała wartości. Oczywiście od 1 zaczynając i dalej idąc o taki malutki krok, ten malutki krok to jest 1 przez 2 do 23, czyli to będzie odwrotność, ale to jest oczywiście dodawane do tej jedynki, czyli mamy 1, potem jest 1 plus 1 przez 2 do 23, kolejną wartością liczbową na osi będzie 1 przez 1 plus, przepraszam, 2 przez 2 do 23, potem będzie 1 i 3 przez 2 do 23, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia możliwość, jaką tutaj wyczerpiemy, to będzie prawie że 2, i to będzie 2 minus ten najmniejszy z możliwych kroków, czyli 1 przez 2 do potęgi 23. Trzeci, no wygląda to strasznie skomplikowanie, może nie do końca na tym etapie rozumiecie o co chodzi, więc ja pozwolę sobie troszkę wytłumaczyć to na prostszym przykładzie. Alternatywna rzeczywistość, gdyby to mantysa była kodowana nie przez 23 bity, ale przez bardzo prostą sprawę, no bo 2 do 23 to będzie ponad 8 milionów możliwości, a yy, gdyby to były tylko 2 bity no to wtedy tych możliwości byłoby zdecydowanie mniej. To byłoby 2 do 2, no to byłyby takie możliwości 4. No i teraz sobie spróbujcie 4 tutaj punkty na odcinku od 1 do 2 ustalić. No to, to już nie jest takie trudne. Wiadomo, że musimy zacząć od jedynki. Następnie musimy do tej jedynki dopisać 1 przez 2, do drugiej, potem będzie 1, 2 przez 2 do drugiej, no i następnie to będzie 1, 3 przez 2 do drugiej. No więc mamy w tym zbiorze, to jest kompletny zbiór, tu nie ma żadnego wielokropka cztery możliwości. Możemy to rozwinąć. Użyję jeszcze jednego koloru. Możemy sobie powiedzieć, że tutaj to będzie 1 i 0 czwartych to będzie 1 i 1 czwarta, to będzie 1 i 2 czwarte, a to będzie 1 i 3 czwarte, ale zauważcie, że to się równa dokładnie 2 minus 1 czwarta, czyli to będzie tyle, ile wynosi ten malutki krok, o który się na tej osi liczbowej. Poruszamy. Więc cała sprawa się rozbiega o to, że taki ciąg, taki łańcuch możemy sobie mm, zakodować za pomocą liczb naturalnych od 0 do 3. Tutaj będziemy mieli też to wirtualne 0: 1, 2, 3. No i tutaj jest dokładnie ten sam schemat, tylko że idziemy troszkę dalej: 1, 2, 3. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż tutaj w liczniku będziemy mieli grubo ponad 8 milionów, czyli będziemy mieli w liczniku 2 do 23 minus 1, bo zaczynamy liczyć od zera. No więc jakbyśmy sobie zapisali tutaj dziesiętnie, taką małą tablicę zrobili. Tutaj mamy reprezentację dziesiętną, tutaj będzie reprezentacja binarna. No i teraz mamy liczby. 0, 1, 2 i 3. No to binarnie to będzie zapis taki. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No to na końcu najtrudniejsze to jest 1 jedność i 1 dwójka, no to będzie 3. No i tutaj widzicie, że za pomocą dwóch bitów, które przedstawiam z wartości 0 na 1, Mogę zakodować cztery liczby naturalne od 0 do 3, no i one stanowią licznik tego łańcucha ułamkowego, którym jest mantysa no, jeżeli są 23 bity, no to sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ale to jest dokładnie ta sama logika działania. Zostało nam jeszcze wytłumaczenie odnośnie cechy, i to wcale nie jest takie proste. Wydaje się, że jest tylko 8 bitów, ale trzeba też zachować czujność. Cecha. W tych 8 bitach jest skodowana w taki sposób, no, że wiadomo, mamy 2 do 8 możliwości, ale te możliwości powodują, że cecha ma wartość od minus 127 przez minus 126. Minus 125. No i tu się zaczyna robić już strasznie nudno, więc ja sobie pozwolę tutaj wykropkować aż do 128. 2 do 8 to jest 256. Spodziewalibyście się więc parzystej liczby, a tutaj jest minus 127, 128, ale pamiętacie, że po drodze jest gdzieś 0. No, w jaki sposób jest to realizowane? No, za pomocą. Tych 8 bitów można zakodować liczby z zakresu od 0 do 255. No bo jak liczymy od 0, no, no to, to 256 nie dojdziemy. Więc mamy taki zakres, no i teraz korzystając z tego zakresu. Możemy zakodować, przesunąć o 127 wszystko i zakodować liczbę od minus 127 do 128. Czyli ten łańcuch, który jest na górze, to ja mogę go napisać y, równoważnie, że jest to inaczej. 0 minus 127, następnie jest to 1 minus 127, dalej jest to 2.

27. No więc, y, skoro y, już wiemy, jak to działa w teorii, to czas zajrzeć do wnętrzości komputera. Ja dla Was przygotowałem tutaj y, taką. Y, stronę, to znaczy ja ją odsłoniłem, nie jestem jej autorem, to jest strona Floating Point Converter i to jest strona, która pozwala wpisać jakąkolwiek liczbę w systemie dziesiętnym i zostaną wskazane konkretne bity, które mają zostać wybrane jako jedynki, żeby jak najbliższą tej liczbie dziesiętnej, liczbę zmiennoprzecinkową binarną otrzymać. No i działa też w drugą stronę, jeżeli sobie zaznaczymy jakieś bity, no to wtedy zostanie zwrócona reprezentacja dziesiętna, no i ewentualny błąd, jak jest tutaj z nią związany. No więc zaczynamy. Może kliknijmy po prostu po pierwszym dostępnym bicie w każdej z tych trzech części. Pamiętajcie, mamy najpierw znak, potem kodowana jest akurat tutaj cecha. Kliknijmy ten bit, no i tutaj jest kodowana mantysa. Kliknijmy ten bit. No i co to oznacza? Oznacza to, że wyszło nam minus 3. Taka wartość jest przechowywana w komputerze jako taki łańcuch. Na początku są dwa bity jako jedynki, potem jest ciąg 7 zer, potem znowu jest jedynka, no i na końcu mamy 22 0. No Jak to zdekodować? Dlaczego tutaj wyszło minus 3, a nie jakakolwiek inna liczba? Przyjrzyjmy się temu troszeczkę dokładniej. Spróbujmy to jakoś rozpisać. Podzielmy to na etapy, no to wtedy mam nadzieję, że się nie pogubimy. Na początku prosta sprawa chyba będzie, bo to jest znak. I znak w tym przypadku ma wartość po prostu 1. Zaznaczony jest 1 bit, no to to jest po prostu 1. No jeżeli jest 1, no to według umowy, tak jak to już omówiliśmy do tej pory, no to liczba jest liczbą ujemną, no więc znak jest ujemny. Co z wykładnikiem, czyli co z cechą? Cecha, C, to jest liczba, która jest zapisana binarnie jako 1, a potem ciąg 7 zer. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. No to, to nie jest nic takiego trudnego. pozornie to się wydaje skomplikowana liczba. Widzicie może już tam na ekranie wyżej, że to jest 128, ale czemu to jest 128? No bo pierwsza liczba no to jest 1, znaczy cyfra, to jest 1 razy. 2 do potęgi 7. no i 2 do 7 to jest właśnie 128, jak nie wierzycie to policzcie, no a potem mamy same 0, no, czyli to będzie taki ciąg 0 razy 2 do potęgi 6 plus 0 razy 2 do potęgi 5. Znowu się robi strasznie nudno, więc wykropkuje i kończymy 0 razy 2 do potęgi 0. No więc jest w sumie 8 bitów, no ale liczymy od 0, tak? czyli od 0 do 7. No i stąd wychodzi, że musimy policzyć tylko 1 razy 2 do 7, bo dalej są 0, a 2 do 7 no to jest po prostu 128. No ale mimo, że jest zapisane 128, no to wykładnik jest równy 1. Widzimy, że to jest 2 do pierwszej, no bo pamiętamy, że to jest kodowane. Z przesunięciem, więc musimy od tej liczby 128 odjąć liczbę 127, wartość tego przesunięcia, no i wtedy nam wychodzi 1. No więc tutaj e, nasza cecha, no to jest 1, no więc 2 do pierwszej to będzie 2, ta część tutaj tej notacji wykładniczej. Co z mantysą? Mantysa wydaje się w ogóle strasznym jakimś potworem.

No i teraz jak tę liczbę zdekodować. No na tej samej dokładnie zasadzie co wcześniej. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, która jest jedynka. Jedynka jest 23, ale pamiętajmy, że 1 musimy odjąć, bo liczymy od zera, czyli to będzie 1 razy 2 do potęgi 22, nie 23. No i to, gdybyśmy sobie chcieli rozwinąć, no to jest ponad 4 miliony. Jest to 4 194 000. 194 304. Oczywiście jest to rozwinięcie tej liczby dziesiętnej, czyli taka liczba binarnie, która jest tutaj, to może zaznaczę dla formalności, że to były liczby binarne, a tutaj otrzymujemy oczywiście ostatecznie wyniki dziesiętne. Tutaj dziesiątka, tutaj dziesiątka, dziesiątka i dziesiątka, tak? Czyli przechodzimy z zapisu binarnego na zapis dziesiętny, żeby móc go lepiej zrozumieć. Ale... Tak naprawdę to nam to rozwinięcie dziesiętne tutaj nie jest do końca potrzebne. Fajniejszy jest zapis 2 do 22. Czemu? No bo my wiemy, że by policzyć mantysę, no to musimy wziąć jedynkę, wziąć ułamek, w którego mianowniku jest 2 do potęgi 23 z tym co przed chwilą powiedzieliśmy. No i to co jest zakodowane tutaj w komputerze za pomocą tych 23 bitów wstawić do licznika. To będzie 2 do 22. No i teraz nam się pięknie te potęgi skracają. No bo to jest 1 2 do zerowej przez 2 do pierwszej. No to jest równe w takim razie 1 1/2. No a więc jest to równe w takim razie 1,5. To no jest dokładnie ta sama wartość, która jest wyświetlona tam w panelu powyżej. No więc skoro mamy znak, mamy cechę, mamy Mantysę, to nie zostaje nam nic innego, tylko wziąć to razem zagregować. Może tutaj troszeczkę niżej. Przypomnijmy sobie, znak jest ujemny. Mantysa jest równa 1,5 dziesiątych. No więc to jest dziesiętny zapis. No i cecha jest równa jedności. No to oczywiście też jest zapis y, dziesiętny. No więc nasza liczba to będzie minus. Mantysa 1,5 dziesiątych razy 2. Do której potęgi? 2 do potęgi pierwszej. No więc nas to tutaj nie dziwi, że minus 1,5 razy 2, no to będzie po prostu minus 3. Możemy dać minus 3,0, tak jak to zostało wyliczone tam wyżej. No więc y, to jest, mam nadzieję, że dla Was już jasne, ale możemy się jeszcze chwilę tym konwerterem online pobawić, ponieważ on ma. Bardzo ciekawe funkcje. To znaczy, oprócz tego, że my możemy tutaj konkretne bity naciskać i wtedy wychodzą na konkretne wartości, to możemy jeszcze wpisać po prostu jakąś wartość. Na przykład 0,1, tylko to w notacji takiej anglosaskiej, czyli 0,1 raczej, ja mówię przecinek, pisze kropkę. Klikniemy w jakieś inne miejsce. No, i to się zaczyna przeliczać. To znaczy, po pierwsze, zaznaczyły się bity, żeby z jak najlepszą dokładnością zaznaczyć, czy zapisać w komputerze jedną dziesiątą. No i się okazuje, że po zaznaczeniu takich, a nie innych bitów, w komputerze przechowywana jest taka wartość, czyli 0,1 w rozwinięciu dziesiętnym. Potem cały szereg 0, ale na którymś miejscu po przecinku mamy 14, 90 i tak dalej. Na którym miejscu? Zdaje się, że na dziewiątym. Bo błąd tutaj wskazany jest jako 1,49 i tak dalej, razy 10 do minus 9. No czyli tutaj nie mamy dokładnie dziesiątej w komputerze, tylko mamy przybliżenie z taką to oto dokładnością. No i gdybyśmy chcieli um, tę liczbę minimalnie zmniejszyć, no bo widzimy, że to jest troszeczkę więcej niż 1 dziesiąta, to możemy obniżyć o jak najmniejszą wartość się da mantysę. Dajemy tutaj minus 1. Mantysa jest w tej chwili 5 milionów 33 165. Zmieniamy tą mantysę na 5 milionów 33 164. No i się okazuje, że przechowujemy w takim razie troszeczkę mniej niż 1 dziesiąta, czyli widzicie, że albo mamy mniej niż 1 dziesiąta, albo mamy trochę więcej niż 1 dziesiąta. No w komputerze rzadko jest tak, że 1 dziesiąta razy 10 to się równa 1. Komputery często zwracają wynik 1, ponieważ sobie zaokrąglają, interpretują po drodze, co my chcemy zrobić. No, ale to, to się tak do końca nie trzyma, dlatego że to kodowanie liczb dziesiętnych nie zawsze się udaje. Czasami mamy ułamki okresowe, tak jak w przypadku 1 dziesiątej. No, i się korzystając ze skończonego rozwinięcia binarnego takiej liczby nie da zupełnie dokładnie przedstawić. Możecie jeszcze zauważyć jedną rzecz. Czy może już ją zauważyliście, że za pomocą tego kodowania no to się nie da przedstawić zera? No bo jak tu ja wpiszę 0, to mi zwraca wartość 0, wszystkie bity są wyłączone, no ale to wcale, gdybyśmy podstawili wartości znaku,. Cechy i mantysy, to wcale by to 0 nie wychodziło. To jest 0 przez umowę. No bo teraz, gdybym ja podstawił dokładnie to, co jest zakodowane tutaj, no to zauważcie, że bym doszedł do takiego wniosku. No, znak jest dodatni, to jest oczywiste. Mantysa jest równa, co? W takim razie powinna być 1 dokładnie, tak. 1. 0. No i to powinno być przemnożone razy 2, no ale skoro wszystkie bity są tu puste, to to powinno być 2 do potęgi minus e, 127, tak? No to 2 do minus 127 to wcale nie jest 0. No i ze względu na to, że w takim kodowaniu jest problem z 0, no to... To zostaje zinterpretowane jako znak specjalny. No i stąd między innymi jest w tym konwerterze na górze, że mamy zdenormalizowaną imantysę i zdenormalizowaną mamy tutaj cechę, czyli to kodowanie zamiast 1.0 to jest po prostu 0, a zamiast 2 do minus 127 to jest 2 do minus 100. 26. Są też inne szczególne wartości. Jeżeli zaznaczymy wszystkie bity, chwilę mi to zajmie, to zobaczcie, że się tutaj zaczynają pojawiać bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ w pewnym momencie się wszystko przestało zmieniać. No ja je zaznaczę, i to znaczy nan, czyli not a number. To jest, na przykład, wynik dzielenia przez 0. Ale po drodze wydarzyło się jeszcze coś innego. Zobaczcie, że jeżeli te bity odkliknę w mantysie, to są różne reprezentacje tego samego znaku. No, te number. No, to jeżeli mam wszystkie bity w mantysie zerowe, ale mam wykładnik, cechę i znak oznaczone, to mam minus nieskończony. Kończoność. Jak tutaj kliknę, no to mam nieskończoność, czyli plus nieskończoność. Także to nie jest tak, że absolutnie każde ustawienie cechy, mantysy i znaku będzie nam powodowało jakąś liczbę wymierną, która jest zakodowana jako zmiennoprzecinkowa liczba binarna, są pewne specjalne wartości jak nieskończoność na plusie, nieskończoność na minusie, są znaki typu not a number, no i specjalna reprezentacja zera. No więc tak jak ktoś mógłby bardzo szybko powiedzieć, że skoro mamy 32 bity, no to za pomocą tego systemu mogę przedstawić 2 do 32 Różnych liczb, no to to nie jest prawda. To tak nie działa, ponieważ część z tych kombinacji jest zarezerwowana na 0, na nieskończoność i na wartość specjalną not a number. Czyli tutaj ten system kodowania, ten schemat IEEE754 obsługuje dodatkowe wartości, z którymi w komputerze no się spotykamy, wykonując różne dozwolone czy niedozwolone operacje matematyczne. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi zrozumieliście, jak wygląda kodowanie liczb w komputerze, zrozumieliście liczby zmiennoprzecinkowe, liczby naturalne w systemie binarnym, no i mam też nadzieję, że teraz z łatwością dacie radę rozwiązać dodatkowe zadania, które są dołączone do tego kursu.